Poseł Platformy Obywatelskiej Stanisław Gawłowski jest jednym bohaterów afery taśmowej. Ówczesny wiceminister środowiska rozmawiał z lobbystą Piotrem Wawrzynowiczem o spotkaniach ze związkami zawodowymi. Niech espelają, powiedział o działaczach związkowych. Chcemy jasno powiedzieć, że nie będziemy ulegać szantażowi i naciskom politycznej prokuratury Zbigniewa Ziobry. Pierwszy nie odpuścimy PiS-owi w naszej. W czwartek doszło do przeszukania warszawskiego mieszkania Gawłowskiego. Prokuratura zamierza postawić posłowi zarzuty popełnienia 5 przestępstw, w tym 3 o charakterze korupcyjnym. W tym celu prokurator generalny wystąpił do Sejmu z wnioskiem o wyrażenie zgody na pociągnięcie Gawłowskiego do odpowiedzialności karnej, a także na jego zatrzymanie i zastosowanie wobec niego tymczasowego aresztu. Nazwisko Stanisława Gawłowskiego pojawia się w aferze podsłuchowej, która wybuchła w czerwcu 2014 roku Röntgen. Na nagraniach z kilku warszawskich restauracji znalazło się kilkudziesięciu polskich polityków, urzędników oraz biznesmenów. Jest wśród nich również Gawłowski, ówczesny wiceminister środowiska, który rozmawia z lobbystą Piotrem Wawrzynowiczem o spotkaniach ze związkami zawodowymi. Polityk PO nie przebiera w słowach. Po CH. Ja tam mam iść po raz czwarty, mówi o zbliżającym się spotkaniu ze związkowcami. Ocenia, że będzie ono o niczym. Beznadziejne pensje, beznadziejne coś tam, skargi, niech spierlają. Zapis rozmowy, Gawłowski, Maciek, minister środowiska Maciej Grabowski, do mnie mówi, chodź ze mną na spotkanie ze związkami zawodowymi. Pytam, chcesz mieć dobre spotkanie czy z JNE? On mówi, no nie, no, raczej dobre. Ja mówię, to idź sam. Tak, kurde, to jest, powiem to uczciwie, co nowy minister, jest spotkanie ze związkami i ja tam jestem. Po CH. Ja tam mam iść po raz czwarty. Wawrzynowicz, kwiatek do kożucha. 4 godziny pierlenia o niczym. Gawłowski, o niczym. Beznadziejne pensje, beznadziejne coś tam, skargi, niech spierlają.